Inaczej mówiąc, zamroziłam miód i będę go jadła. Już multum razy widziałam u innych twórców, jak właśnie jedli taki zamrożony miód i stwierdziłam, że też chcę spróbować. I dzisiaj nadszedł ten dzień. Mogłam ściągnąć wcześniej etykiety, żeby tutaj Wam tak ładniej to wszystko zaprezentować, no ale trudno. Mam tylko nadzieję, że będzie smakowało. Ciężko się go wyciska z tej buteleczki. Troszeczkę się pobawić, zjeść go w troszeczkę innej formie. Chciałam do tego odcinka jeszcze kupić taki miód w plastrze. Niestety nie udało mi się. W tym odcinku pozostanie mi tylko i wyłącznie ten miód z jedzenia, ale kiedyś na pewno jeszcze kupię taki miód. Ja lubię bardzo filmiki właśnie z udziałem tego miodu. Te dźwięki przy gryzieniu są dla mnie rewelacyjne. Ja też chcę nagrać taki filmik, ale to już następnym razem. Tak samo chcę nagrać odcinek z owocami, które zanurzę w płynnym cukrze i później ten cukier twardnieje, powstaje taka twarda otoczka. Wiecie, o co mi chodzi? Taki odcinek też nagram. Teraz ten obecny filmik przeinaczył się troszeczkę z jedzenia miodu na przedstawienie Wam moich przyszłych pomysłów na kolejne odcinki ASMR. O nie, miód zrobił się już troszeczkę bardziej rzadszy. Łatwiej można go wycisnąć z buteleczki. Całej zawartości tej buteleczki, dlatego jeszcze ostatnie parę kęsów i raczej kończę. Prawie połowa zjedzona. To bardziej taki filmik ASMR, gdzie testuję, próbuję, a niekoniecznie 10 minut będę jadła miód. Potestowałam, coś tam pogadałam i można kończyć. Jak wyglądacie ten filmik, to ja jestem na urlopie. Palemki, słońce, dobre jedzenie. Nie mogę już się doczekać tego wyjazdu. Szanse, że na wyjeździe nagram prócz vlogów też
też może właśnie jakieś ASMR z ładnymi widoczkami dla Was. I biorę pod uwagę, że może zrobię jakieś mini rozdanie. Jedna osoba z Was może dostanie jakąś pamiątkę ode mnie z miejsca, do którego lecimy już za niedługo. Już za niedługo. Dajcie znać, jak podobał Wam się taki pomysł. Miód wrócił już do swojej pierwotnej konsystencji i długo to nie trwało. Smaczny, miodowy odcinek dobiegł końca.